Jacyk, ty na pewno będziesz wiedział, jaki balans bieli ustawić. No tak, słynny balans bieli, z nim to zawsze są problemy. Tak naprawdę technologia teraz już daje nam fajne możliwości, bo jeśli fotografuje się na bezlusterkowcu, no to już tak naprawdę mamy podgląd na zdjęcie jeszcze przed jego zrobieniem. I większość osób pewnie powie, że wystarczy użyć auto balansu bieli, ale są sytuacje oświetleniowe, na przykład przy sztucznym oświetleniu albo żarowym, że jeszcze ten balans bieli nie zawsze sobie radzi. I często jest teraz tak, że w aparatach mamy jakby kilka trybów tego automatycznego balansu bieli. Przynajmniej są dwa. Jeden zwykły, czyli tak na naświetla raczej... To zdjęcie tak bardziej ciepłe barwy, lub jeszcze balans bieli white, czyli on dąży bardziej do takiej czystej bieli. Polecam stawiać balans bieli precyzyjnie ze względu na to, że potem przy obróbce, nawet jeśli pracujemy na rawach, ten czas edycji jest dużo, dużo szybszy, bo wystarczy potem tylko nadać nasz preset i tak naprawdę zdjęcie mamy gotowe i te poprawki są minimalne, bo przy automatycznym balansie bieli będzie jednak ta różnorodność spora, więc ja na przykład przy świetle naturalnym stosuję słoneczko, ewentualnie chmurkę, jeśli chcę troszkę cieplejsze kolory, już przechodzę na kelwiny, żeby ustawić tą temperaturę dużo, dużo wyższą. Po więcej zapraszam do obserwowania.